Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszedł dzień, tak jak wczoraj było mówione, w którym mam nadzieję, że poznamy recepturę, jak pokonać tego strasznego Shreka, który nawiedził nasze, prawda, tutaj wariatkowo. Ale zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie kolejną łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. No a dzisiaj, tak jak było obiecane w poprzednim odcinku, idę na obiad do wróżki. To będzie straszne, to będzie straszne, ale mam nadzieję, że dowiem się tam czegoś, co sprawi, że będę mógł pokonać tego Shreka raz, a porządnie. Tak tylko powiem, że zachęcam was do wbicia na drugi kanał, ponieważ na drugim kanale są odcinki co drugi dzień, więc warto wbić. Linki są oczywiście w opisie do wszystkich rzeczy, w których powinniście... Dobra, ona w ogóle po sobie nie posprzątała. Ej, tu jest teraz bekon, czy tutaj będzie ten obiad, czy co? Czy o co chodzi, kurczę, bo trochę nie rozumiem. Ale nie ma jej tu, dobra, czy ona się spóźniła na obiad, ale nie, no raczej bekonu bym nie dostał na obiad. Dobra, nieważne, idziemy szukać w takim razie domku, w którym ona zamieszka. Tu jest dużo tych domków, może przejęła któryś, a może gdzieś indziej. Ja w sumie za bardzo nie wiem, gdzie ja mam szukać, szczerze mówiąc, bo ona nic mi nie dała żadnej informacji, powiedziała: przyjdź jutro na obiad. Tyle, co ja mam z tego rozumieć? Przecież ja mogę pójść w każde miejsce tak naprawdę. Dobra, nie wiem, halo, czy tu jest wróżka? Halo, pusty dom, nic tu nie ma. Dobra, czyli tutaj jednak chyba nie. Dobra, przejdźmy się po tych wszystkich domach, bo wydaje mi się, że mogła gdzieś tu ugościć na jakiś czas. To w ogóle nie wiem, co to jest za budynek, ale to nie jest dom. Dobra, wejdźmy tutaj. Czy nie, no taki duży by raczej nie wynajęła takiego dużego domu. Czemu tu jest w ogóle nikt w środku tego domu? Dobra, ten dom jest jakiś nieskończony. Dobra, tu nie, to też nie jest dom wróżki. Dobra, ten dom trzeba dokończyć. On jest jakiś, kurczę, w formie, jakby w produkcji. Dobra, zobaczmy ten. Jak nie ten, to szczerze mówiąc nie wiem, który dom. No ale dobra, wejdźmy sobie tutaj. Halo? No, ten wygląda taki bardzo wróżkowy, ale to nie, no to kurczę, to nie ten, no to chyba nic. Ale ładny ten dom jest, ej, ogólnie, to tak wam powiem, że kurczę, tutaj jakieś małe pokoiki, nawet jakieś łóżko piętrowe, ja nie wiem, co tu się dzieje, w ogóle jeszcze jakieś piętro na górę, można wyjść na strych. Nie, no fajna hawira, kurczę, wiecie co, ja chyba ją wynajmuję, wiecie, bo mi się wydaje, że bym potrzebował jakiegoś tutaj, prawda, swojego prywatnego konta, czy coś tego typu. No dobra, nieważne. Dobra, czekajcie, bo stanąłem w kropce tak naprawdę. To co, może faktycznie w tym ona ma ten swój domek, nie wiem, tam się jakiś kopci z komina. Dobra, przejdźmy tędy i zobaczymy, może to jest akurat ten domek, czy nie. Halo? No nie, no to jest jakiś piec tutaj, tu w ogóle, tu się chyba zapala ogień, tak mi się wydaje, to jest jakiś piec wioskowy. Dobra, czyli to też nie to. Ej, dobra, to gdzie jest ta wiedźma? Ej, przepraszam bardzo, bo ja nie wiem teraz, kurczę. Znaczy wiedźma, wróżka, przepraszam, nie będę jej wyzywał, bo jeszcze mnie usłyszy i co z tego będzie. Dobra, może ten domek, taki mały, no w sumie to by pasowałby, halo? No jest tu, ale nie ma wróżki. No nie, no gdzie ja miałem pójść na ten obiad? To jest bez sensu. Dobra, tam jest jeszcze, ej, tam jest jakiś różowy dach. Ej, dobra, czy to jest tam ten domek? Dobra, idziemy tam zobaczyć, bo wygląda podejrzanie. Ej, takiego domku to, nie wiem, on tak wygląda? On tak chyba nie wygląda, dobra, nieważne. W każdym razie, wiecie co, ja jej powiem, żeby ona to posprzątała, bo to tak być nie może, że ona na środku, kurczę, przed wyjściem naszym, przed domkiem zostawiła stół, patelnię, krzesło i jeszcze jakieś swoje owocki. Dobra, jest tu. Dobra, to jest tutaj, dobra, halo, puk. O, dzień dobry. O, dzień dobry, o kurczę, jaki świniak. Dobra, witam wróżku, ja dzisiaj przyszedłem, no, na obiad, tak jak było obiecane. Jak wystygło jedzenie, no to weź machnij różdżką i żeby to było znowu, wiesz, ciepłe. O! Weź machnij ten, no jasne, rozgość się, dobra, siadam, to moje miejsce tu. Babeczki, bardzo fajnie, tam jest jakiś indyk i tak dalej, świniak też, bardzo fajny, dobra, ale... Ale ja, wiesz po co przyszedłem? Jedzenie jedzeniem, ale ja chcę dowiedzieć się, jak pokonać Shreka. Proszę, powiedz mi, jak mogę go pokonać? Spoko, dobra, uwaga, wiedźma, która, znaczy wróżka, która mówi spoko. Już ci mówię, ale może, no nie, co znowu będę musiał zrobić? Lepiej, żebym ci pokazała? Aha! Wow! I co się wydarzyło? Gdzie ja jestem? Ej, dobra, widzowie, ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Nagle mnie ta wróżka gdzieś przeniosła. Ja nie wiem, co to jest za miejsce. Jakieś bagna, czy co to jest? Ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest dziwne miejsce. Dobra, po co ona mnie tu wysłała? Po co? Ja miałem się dowiedzieć, co jest jakby ze Shrekiem. Jak ja mam pokonać Shreka? A wysłała mnie na jakieś, kurcze, mokradła. I jak mi to ma pomóc w pokonaniu Shreka? Ja się pytam. Przepraszam bardzo, bo kurczę, nie mam zielonego pojęcia. To jest naprawdę, nie wiem, nienormalne. O kurde, widzowie, co to jest? Ja wiem, co to jest, ja oglądałem Shreka przecież. Przecież to jest dom Shreka. Dom Shreka z tego filmu. Przecież to wygląda identycznie.
co tu się wydarzyło w tym momencie? Gdzie my zawędrowaliśmy? Ona nas przyniosła do czasów, kiedy on mieszkał w tym domu. Ej, dobra, to jest dziwna akcja totalnie, nie? Ej, dobra, czekajcie, bo ja zauważyłem, że ja mam w ogóle jakąś podkreślenie niewidzialność i instrukcję jeszcze. Dobra, czekajcie, czytamy. Wypij miksturę, gdy się skończy, automatycznie wrócisz na... Wow, dobra, to jest na 8 minut. Dobra, pijemy to. Wypiliśmy potem na niewidzialność, żeby on nas nie widział. Dobra, okej, czyli... Czy my spotkamy Shreka tutaj? Ej, czy my możemy tutaj spotkać Shreka? Ej, dobra, to czuję, że tutaj będzie niezła akcja. Dobra, idziemy w takim razie w stronę tego domu. Dobra, tutaj mamy jakiś stay out, czyli po prostu wynocha. Dobra, i teraz tak, mamy dom, ma tutaj jakieś trzy konie i tak dalej. Okej, no dobra, to naprawdę wygląda jak normalnie z filmu. Dobra, to jest niesamowite. Jest nawet ten kibel, który on był w tym filmie. Ej, dobra, o jest, a no jest, nie widziałem, chciałem F5 dać. Dobra, jest ten kibel, widzowie. Ej, to jest, ja nie wiem, to jest niesamowite, że takie coś jest w ogóle w tej grze. Że jest kibel ze Shreka. Czajcie bazę. Ej, co jest? Co jest grane? Co? Ej, no Shrek normalnie, jeszcze wyszedł z tego kibla. Ej, dobra, niezła akcja. Dobra, ja jestem niewidzialny, więc on mnie nie widzi. Ale dobra, czemu on jest taki mały? Ej, to są, jesteśmy w czasach, kiedy ten Shrek był mały. Wróciliśmy do czasów, kiedy Shrek był mały. Ej, dobra, niesamowite to jest. Dobra, o co tutaj chodzi? Dobra, wchodzimy do tego. Jak to wygląda? Świetnie, jaka to jest świetna chata w ogóle. Jak to jest zrobione? Jeść. Okej, on chyba jeszcze specjalnie umie mówić, skoro mówi jeść. Ale dobra, tu zamknę te drzwi. Mam nadzieję, że nie zwróci na to uwagi. O, popatrzy na te drzwi, popatrz. Co? O kurczę, dobra, ja nie mogę takich rzeczy robić. To jednak jest w miarę kumaty ogry chyba. Slenderman? Jaki Slenderman? O co chodzi? Ej, to on jakiś Slendermanie gada, dobra. Czekajcie, ogarnijmy. Dobra, on tutaj ma sypialnię, dobra, ładna sypialnia, ładnie. Czy on. On się chowa za skrzynią. Ej, on się boi Slendermana? O co chodzi? O co chodzi? Co jest? Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo, dlaczego się Slendermana boi? Dobra, musimy się dowiedzieć tego. Ale dobra, zaraz przyjrzyjmy sobie skrzynki. W tej jest pusto. Tu ma mięso, okej. Okay. No czyli tradycyjnie w sumie nic mnie nie dziwi, że tu jest mięso. Tutaj też jest mięso, dobra. Musimy to robić tak, żeby nas nie widział. On nie może się dowiedzieć, że my tu jesteśmy. Jesteśmy jednak chyba nas przyniosła w czasie w takim razie ta wróżka. Dobra, tu, okej. Tu ma jakąś zbroję z mieczem. Tu ma jakiegoś dirta, okej. No w sumie to takie naturalne rzeczy. Dobra, co on tu robi? On sobie po prostu jakby tu, czy on chce wejść na szafkę, czy on chce wejść na szafkę w tym momencie? Ej, dobra, zabawa, a on się bawi teraz, no okej, okay, dobra, ale kurczę, zastanawia mnie strasznie fakt, dlaczego on wspomniał o Slendermanie. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest Slenderman, ja wiem, to jest taka wysoka postać bez twarzy, taka biała, z mega długimi łapami. I ciekawe, dlaczego ogr mówi o Slendermanie, czy to jest jakby, czy to jest właśnie, nie wiem, jakby sposób na pokonanie go Slenderman, ale jak my mamy Slendermana zrobić w ogóle, jak my mamy w ogóle, nie wiem, jak mamy dobry konik. O, to on ich nie je? A, on je karmi w ogóle, a może on je tuczy później. Dobra, ale wracając do Slendermana, jak my mamy zrobić jakby, jak... Co ma Slenderman do pokonania go? Jak mamy pokonać za pomocą Slendermana, jak my nie znamy Slendermana, nawet go nie mamy. Nie wiem, kurczę, no, nie wiem, co mamy z tym zrobić. Co on robi? O nie, poszedł. Ale fajna kupa. O nie, co jest tym Shrekiem nie tak, dlaczego? Jeszcze otwiera drzwi i zamyka, no nie, ale kibel jest przedni, naprawdę. Kibel wygląda, no, nie wiem, 1 na 10, naprawdę. Ej, ogólnie to całe miejsce jest tak realistyczne, to tak dobrze wygląda, to jest niesamowite. Dobra, czekajcie, wejdźmy do środka w takim razie, przejrzyjmy to, póki go tutaj jeszcze nie ma, tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Okej, jest jakaś książka. Czego boi się ogr? Czego boi się ogr? Niczego, z jednym wyjątkiem. Slenderman! Ej, dobra, to jest prawda! Ogry boją się Slendermanów! Jak to jest możliwe? Dobra, co jest w ogóle, co to jest za w ogóle połączenie? Dlaczego Slendermanów akurat boją się ogry? Co jest nie tak? O co chodzi? Dobra, ale... Czekajcie, może my go jakoś nastraszymy, że tu jest Slenderman gdzieś, czekajcie. Może będę otwierać i zamykać drzwi do kibla. O, to jest dobry pomysł. Uwaga, robimy tak i otwieramy te drzwi ciągle. O! Widzi. Co się dzieje? Dobra, otwieramy jeszcze raz. Przeklęty kibelek.
O kurde. Dobra, nie będę go aż tak straszył, chociaż może jak go teraz wystraszę, to ten Shrek z tego wymiaru w przyszłości nie będzie nas nękał na wariatkowie. Może tak będzie. Dobra, kibelek się zamknął. W każdym razie on sobie tutaj, nie wiem co on robi w ogóle, on po tym wchodzi normalnie. Co? Ej, co jest? Może się wspinać pod... Ła, dobra, uderzyłem girą. Okej, dobra, nieważne, nie wiem o co chodzi, ile mamy płoty jeszcze? 3,5 minuty. Dobra, musimy szybko, dobrze wykorzystać ten czas tutaj. Czy ja zwiedziłem wszystko? Może obejdę to drzewo dookoła, bo jeszcze całego chyba nie zwiedziłem tak dookoła. A może tutaj jest coś, co przeoczyliśmy, a mamy mało czasu, więc trzeba to ogarnąć. Dobra, tu jest wyjście na to. Z tyłu, za tym drzewem, za tym jego bagnem świetnym. No tu nic nie ma w sumie, tak? No dobra, tu z tej strony nic się nie dzieje. Okej, no dobra, czyli po prostu bagno jak bagno. Po prostu ma koniki, które sobie przypiął, żeby chyba je zjeść, tak rozumiem to. No ale dobra, czekajcie, odłożę tą książkę z tym, czego się boją ogry, no bo chociaż może to zabiorę ze sobą. Ej, może bym to zabrał ze sobą, ale kurczę, nie mam pewności. Może jednak nie. No co on tu robi? Czy on chce rozwalić tą ścianę? Niech jej nie rozwala. Psuje sobie domek. Dobra, czekajcie. Niech on otworzy tą skrzynkę. Otwórz to. Albo nie, może lepiej nie otwieraj. Może lepiej nie otwieraj. Dobra, on sobie gdzieś poszedł, dobra. Bo już myślałem, że wyjdzie i faktycznie to otworzy. Ja to jednak sobie tutaj włożyłem tą książkę z powrotem. Tą książkę to była moja, to też było moje, więc to jest. Nie muszę tego odkładać. Dobra, czyli nic nie nadwyrężyłem jego tutaj jakby... Co on robi? Nie nadwyrężyłem jego zdrowia. Ej, dobra widzowie, robi się noc. Robi się powoli noc i mi też się powoli kończy mikstura, więc za niedługo będę mógł już jakby wrócić z powrotem na wariatkowo. Mam nadzieję, że dobrze ten czas wykorzystałem. Ja tu tylko sprawdzę jeszcze ten kibel. Dobrze, jak to wygląda? O nie, ciemno. On się boi ciemności. To może dlatego ogry mieszka pod ziemią, z tego powodu, że boi się ciemności. Boi się Slendermana, który może go nawiedzić. Może tutaj gdzieś Slenderman jakiś się pojawi czy coś. Ej, dobra, nie wiem, to jest podejrzane totalnie, ale on ewidentnie boi się Slendermana. I on... Gdzie on się tam schował? On tam jest gdzieś, kurczę, przy swoim łóżku. I on tutaj gdzieś na łóżku stoi. Dobra, będzie chyba spał. Dobra, jaki tu ma komin! Ej, dobra, to wygląda naprawdę świetnie, nie? O, ja zamknął mi drzwi przed nosem. Dobra, o, szybko wychodzę. Dobra, bo on zamknął drzwi, a ja otworzyłem, więc może myślę, że tutaj ktoś jest. Ej, dobra, za 50 sekund kończy mi się pota i w ten sposób od razu wracamy z powrotem na wariatkowo. Myślę, że zwiedziliśmy tutaj wszystko, że dowiedzieliśmy się bardzo ważnych informacji, bo dzięki temu wiemy, że no, że ogry boją się Slendermana. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Jak się ubrał, żeby walczyć. No dobra, on jest gotowy, czyli on ewidentnie spodziewa się tego, że Slenderman mu się tej nocy pojawi, więc no może nie będę go już straszyć więcej, może jedyne co zrobię, to wespnę się tutaj na ten komin, żeby z góry tutaj może go jakoś strollować czy coś, może zrzucę tu fiolkę mu. O nie, to się spali! O nie, to się spaliło. O nie, dobra, to zrzucę tą też instrukcję, albo może lepiej nie, albo zrzucam, dobra, jej nie potrzebuję, niech się spali. Dobra, czyli jesteśmy na tym kominie, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, 0, wróciliśmy, dobra. Dobra, wróżko, dziękuję bardzo, ja nie mogę, dowiedziałem się takich rzeczy, jak ci się podobało, no jakby, no, kurczę, czy mi się podobało, no nie wiem, no było tak w sumie... Tak nijak, nie? Ale ogólnie dowiedziałem się, że ogry boją się Slendermanów. Ej, to jest ważna informacja, dowiedzieć. No tak, przecież Slenderman, tylko teraz ja mam bardzo ważne pytanie. Jak ja mam Slendermana ogarnąć, żeby on faktycznie się wystraszył? Tego nawet ja nie wiedziałam, no widzisz, kurczę, no to jak ty, no dlaczego sama się tam nie wysłałeś, żeby się dowiedzieć? Ej, to jest akurat dziwne, dobra, nieważne, ale to nie było w naszej umowie, a co bym musiał zrobić, żebyś mi powiedział, jak Slendermana przywołać, proszę, bo ja nie wiem, dobra, albo nie, wiesz co, jakoś sobie dam radę, najwyżej później przyjdę do ciebie, żeby się dowiedzieć, ale dobra, dzięki wielkie za pomoc, jakby bardzo doceniam, bardzo fajna pomoc, miło było, no jakby, a czekaj, no o co chodzi? O co chodzi? Co jeszcze? Co z obiadem? Bardzo dobry, świetnie pachnie, aż gryza zrobiłem babeczki, miła, bardzo fajna babeczka, ale dziękuję bardzo, no dobra, no więc niech ci będzie, no bo ja dzisiaj tak niespecjalnie głodny, dlatego niewiele zjadłem, ale dobra, dziękuję bardzo za pomoc, mam nadzieję, że do zobaczenia, jak będą jakieś problemy, to przyjdę, przynajmniej już wiem, gdzie mieszkasz, trzym się, dobra widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, już wiemy, jak pokonać ogry. Więc no co, teraz pozostało nam tylko... A, nie powiedziałem jej, że ma to sprzątnąć. Kurczę, dobra, kiedy indziej jej to powiem. Ale co mamy, wiemy jak pokonać ogra, więc widzimy się na kolejnym odcinku, w którym przekażę tą cudowną informację reszcie. Tutaj, znaczy w sumie tylko Dawidowi, bo Bzyku dalej jest uwięziony gdzieś tam, kurczę, u tego ogra. Ja nawet nie wiem, jak mamy go pokonać, ale dobra, wojna trwa. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, cześć, pa, pa.